Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Podczas przygotowywania obiadu przypomniała mi się ostatnio pewna anegdota. Otóż pewna młoda dama, obserwując swoją mamę przygotowującą mięso na pieczeń, zapytała ją, dlaczego odcina brzegi mięsa. Ta na to bez zastanowienia odpowiedziała, że odcina, ponieważ jest taka tradycja w rodzinie i tego nauczyła się od swojej mamy. Zaintrygowana młoda gospodyni postanowiła więc zasięgnąć wiedzy u źródła i udała się do swojej babci, aby ją zapytać, dlaczego ona tak postępowała podczas przygotowywania mięsa na pieczeń. Wspomnianej babci odpowiedź przyszła bardzo łatwo. Otóż wyjaśnieniem tego nietypowego postępowania było to, że jej mama tak zawsze robiła i widocznie tak jest najlepiej, więc także tak robi. Dla wnuczki jednak to wyjaśnienie nie było wystarczające. Korzystając więc z okazji, odwiedziła swoją prababcię, aby ją zapytać, w jakim celu mięso na pieczeń obcina się po bokach. Wspomniana prababcia z racji wieku nieco dłużej zastanawiała się nad przyczyną tego niewyjaśnionego zachowania. Po chwili jednak przypomniała sobie i podała odpowiedź. Otóż, moja kochana, zawsze obcinałam brzegi mięsa, ponieważ miałam za małą brytwannę i mi się do niej mięso nie mieściło. Każdy z nas korzysta z jakichś starych rad i porad, a także tradycji. Nie zawsze jednak swoją przyczynę mają one aktualną w obecnych czasach. Szczególnie jednak korzystanie ze starych przepisów kulinarnych ma swój jedyny w swoim rodzaju urok. Nawet jeżeli z przyczyn kulinarnych utraciły one swój sens. Nie wszystkie jednak stare przepisy da się wprost zastosować w dzisiejszych czasach i nie tylko dlatego, że niektóre ze składników są obecnie trudno dostępne. W posiadanej przeze mnie ponad 100-letniej książce kucharskiej mam na przykład taką radę dla gospodyń domu, aby przygotowując gęś na obiad, dała ją najpierw do oskubania służącej. Rada ta zapewne pomocna, w moim przypadku jednak jest trudna do zastosowania. I to wcale nie dlatego, że akurat dałem służbie wychodne. Na szczęście mięso, które kupujemy w sklepie, nie wymaga aż takiego patyczkowania i stąd może istotna rola służby w dzisiejszych domach uległa marginalizacji. Problem małej brytwanny czy garnka pozostaje jednak czasem aktualny i warto mieć ich w domu nieco więcej w różnych rozmiarach. Nawet jeżeli korzystamy z nich sporadycznie. Pod warunkiem oczywiście, że mamy je gdzie przechowywać. Planując też przygotowanie bardziej ambitnych potraw, warto się najpierw zastanowić, czy poza koniecznymi do jej przyrządzenia składnikami mamy także stosowny sprzęt. Na szczęście akcesoria kuchenne, począwszy od ultra nowoczesnych robotów, aż po szpatułki czy noże, bez problemu kupimy w każdym przyzwoitym sklepie. W sklepach Dino, których ofertę mam dzisiaj dla Państwa, także sporo takiego asortymentu znajdziemy. Jeżeli więc mamy taką możliwość, możemy wysłać po nie do sklepu swojego lokaja lub udać się samemu. Ta druga opcja ma dodatkową zaletę, że przy odrobinie szczęścia przyjść może nam się tam spotkać. Zatem do zobaczenia w sklepie i miłego, chociaż zapewne mroźnego dnia.